Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Jezus wyjaśnia swoim uczniom to, co od wieków zapisane jest na kartach Starego Testamentu. Słowo Boże, przekazane przez Mojżesza i proroków, już od dawna zapowiadało Mesjasza oraz Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ktoś naliczył około 300 proroctw mesjanistycznych w Starym Testamencie i wykazał, że wszystkie one spełniły się na jednej osobie, na osobie Jezusa z Nazaretu. Jak wykazał profesor Peter Stoner, prawdopodobieństwo wypełnienia zaledwie 8 proroctw w jednej osobie wynosi 1 do 100 biliardów. Oznacza to z naukową precyzją, że Jezus jest w 100% Mesjaszem. Zastanawiające jest, dlaczego taki problem z przyjęciem Jezusa jako Mesjasza mieli uczeni w piśmie, faryzeusze, a nawet sami apostołowie. Jak bardzo nie rozumieli Pisma Świętego, że nie widzieli tego, co tak jasno jawiło się ich oczom. Nie rozumieli, ponieważ nie potrafili czytać Słowa Bożego. Święty Paweł powie, że zasłona zakrywała ich oczy. Dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy wszystko stało się dla nich jasne. Duch Święty otwiera nasze oczy, abyśmy potrafili widzieć i rozumieć Słowo Boże, a bez Ducha nasza lektura jest bezpłodna. Jeszcze jedna ważna uwaga. Jezus Chrystus jest kluczem do rozumienia Starego Przymierza. Lektura starotestamentalnych ksiąg jest niezrozumiała tak długo, dopóki nie przyłoży się do nich Chrystusa. Wniosek nasuwa się sam. Lekturę biblijną musimy zacząć od Ewangelii, od dobrej nowiny, aby wpierw poznać Jezusa Chrystusa i z tej perspektywy umiejętnie czytać pozostałe księgi zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Czytając ten dzisiejszy fragment dobrej nowiny, możemy zapytać się o naszą znajomość Pisma Świętego. Czy Biblia jest taką księgą, którą każdego dnia biorę do ręki, czytając i studiując fragment po fragmencie?